The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Witam serdecznie, dobry wieczór. Albert, Longterm, Rokicki w kolejnym webinarze z cyklu Trzy typy na trzy miesiące. Jak ten czas leci, kolejna edycja już się zakończyła i dzisiaj przedstawię kolejne trzy propozycje. Proszę o potwierdzenie, czy mnie słychać. Dziękuję bardzo Junior, Darek, Tomasz, Piotrek, Krzysiek, Chris, Jarek, Krzysiek, super, dzięki, Karol również, Zbyszek. Dziękuję bardzo Wam serdecznie za potwierdzenie, Chris również. Ja jak zwykle przypominam, że tryb pełnoekranowy, będą wykresy, będę przedstawiał uzasadnienie typów też w różny sposób. I po prezentacji, po moim wykładzie, nazwijmy to, również będzie sesja pytań, także przygotujcie sobie swoje pytania, natomiast podczas oczywiście, w trakcie prezentacji nie będę w stanie odpowiadać na pytania. Tak, wchodzą jeszcze spóźnialscy. Na wstępie disclaimer, bo to jest bardzo ważne, to nie są rekomendacje inwestycyjne. Tutaj trzeba sobie to jasno powiedzieć, ja zawsze to podkreślam podczas każdego wystąpienia, w każdym materiale, czy to biuletynie codziennym, czy też wideo, jest taka informacja i teraz przeczytam. Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. No i na dole to zdanie wyboldowane, to już dodatek ode mnie. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału. Jak to wyglądało w tej edycji? Jeżeli chodzi o te typy, one się formalnie powinny zakończyć tydzień temu, natomiast z racji braku czasu po prostu przełożyłem to na ten tydzień na swoją niekorzyść, ponieważ ten wynik się jeszcze pogorszył. Natomiast 16 października mennica skarbowa była po 147 zł, dzisiaj na zamknięciu 112, rozliczamy zupełnie uczciwie do dzisiaj, wynik minus 24%. Biomet minus prawie minus 58%. Ten Square Games prawie 30% pod kreską. Średni wynik to strata wynosząca średnio 37%. I to też edukacyjnie bardzo istotne, że giełda potrafi być przepiękna, pięknie, w sposób łatwy, przyjemny, radosny, daje nam zarobić. Ta edycja z kwietnia no, przyniosła bardzo sowite zyski, tam idące no, blisko 200%, pamiętam. To była bardzo udana, chyba najlepsza seria. Całkiem udana była ta jesienna, nazwijmy to, gdzie był Biomet, Mennica i Brand, to tam też było 20 parę %. No niestety teraz porażka, ale mówię, no wcześniej tyle tam, nazwijmy to umownie, portfel zarobił, że takie potknięcie jest w sumie, można powiedzieć, wypadkiem przy pracy, tak, i nie zaburza jakby długoterminowej strategii według mnie. No to się zdarza. Również nieudana seria była w pierwszym kwartale ubiegłego roku, kiedy było JSW, kiedy był Columbus właśnie. No to jest przekleństwo, że super spółka Columbus, która potem wzrosła chyba 300%, no niestety trafiła na zły moment akurat. Pomysł był dobry, zresztą byłem po rozmowie z Dawidem Zielińskim na początku ubiegłego roku. Wszystko wydawało się super. No niestety właśnie to mnie zniechęciło potem do papieru, bo wydawało mi się, że właśnie COVID może im zagrozić. No jak się okazało, właśnie wcale nie. Ale okej. To tutaj, jeżeli chodzi o wyniki, przechodzimy w takim razie już do wykresu. Powiem na wstępie, że nie będę kontynuował przygody z tymi trzema walorami.
Zawiodły mnie, to jest portfel na 3 miesiące, czyli krótkoterminowy, trzeba powiedzieć. Tak, to nawet nie jest średni termin. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I też taka informacja, że no, subskrybenci wiedzieli przecież, że od ładnych przynajmniej kilku tygodni no, te spółki no, praktycznie były skreślone. Tak? To znaczy, zawsze odpowiadają na pytanie, czy dzisiaj bym wytypował, no i w cotygodniowym przeglądzie tego portfela ja twierdziłem, że nie, tak, to przyznawałem się do błędu już po jakichś 5-6 tygodniach od wytypowania, prawda, już po miesiącu praktycznie te papiery były out, jak umownie, prawda, dla tych takich krótkoterminowych spekulantów oczywiście, bo w długim terminie one sobie poradzą. Ale no, prawda jest taka, że w przeciągu tego okresu one nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Teraz, jeżeli chodzi o sytuację na szerokim rynku, ja tutaj być może zaskoczę niektórych, ale już w biuletynie do subskrybentów pisałem o tym wczoraj i w przeglądzie rynku dzisiejszym o 16 też to pokazałem. To jest średnia 200-tygodniowa. Ona jest dosyć istotna, bo zauważcie, że ona broniła tutaj WIG-u przed spadkiem w 2018 podczas tego boczniaka. No potem oczywiście no już COVID to złamał, prawda, w sposób brutalny. I teraz żeśmy powrócili powyżej tej średniej. I teraz ciekawi pewnie jesteście, co dalej. No niestety statystyki historyczne nie są na korzyść byków, nie są na korzyść wzrostów w średnim terminie, bo w długim terminie może być pięknie jeszcze, tak? Natomiast w średnim terminie, no to zobaczcie sobie na przykład tutaj próba w analogicznej sytuacji, prawda? W analogicznej sytuacji powrotu od dużego dołka, od wieloletniego takiego panicznego dołka, no to 2016. Pierwsza próba, bang, nieudana, prawda? Tutaj nawet indeks się nie kwapił, prawda? Tutaj, żeby dojść, nawet tutaj się obawiał. Wcześniej pokażę, no to jest ewidentnie tutaj. 2011, raz nieudane, tak, drugi raz, trzeci, wydawało się, że tutaj sforsowali, prawda, że tu byki sforsowały, natomiast jeszcze raz trzeba było zjechać, czyli jest możliwość, że indeks wychodzi ponad tą dwusetkę, ta dwusetka to jest tutaj, ja ją może zaznaczę na czerwono, okej. Okay. Ja ją zaznaczę na czerwono, to jest ta linia, czyli indeks nawet może sporo pojechać powyżej, ale potem jest rozczarowanie, prawda? W 2010 też dobicie do dwusetki, no i niestety jeszcze raz trzeba było się cofnąć, prawda? No ale potem było jeszcze pięknie, tak? I o tym ja mówię, że nie można się zniechęcać, bo korekta jest prawdopodobna, najbardziej prawdopodobna, zaraz powiem, jaka to jest statystyka. Zobaczcie, 2001 rok, bang, nie udało się, tak? Drugi raz sufit i dopiero za trzecim razem się udało i jaka nagroda, prawda, dla cierpliwych inwestorów. Męczarnie od 2000 tutaj, od dołka z września, prawda, wydawało się, że jest nadzieja, no i potem męczarnia, słuchajcie, od stycznia 2002 do marca 2003. Jeszcze ponad rok męczarnia w takim boczniaku z tendencją do opadania. I dopiero tutaj w marcu wybicie i też był niepokój, tak? Też tutaj ludzie myśleli, że nie będzie tak łatwo, no ale jednak poszło w górę i rozpoczęła się wielka hossa. I tutaj upatruję szansę, że to może być powtórka, tak? Bo również jest hossa surowcowa. Teraz emerging markets wracają do łask. No i tutaj też widzimy, że początkowo były problemy w 98 po kryzysie rosyjskim, ale potem udało się sforsować. Generalnie na 13 takich case'ów, które naliczyłem w historii, tylko 5 razy przebiliśmy tą dwusetkę, idąc od dołka, prawda? No czyli statystyka nie jest korzystna, to jest 38%, więc ja bym zupełnie nie był zdziwiony, gdybyśmy też tutaj niestety zjechali w dół, tak? Być może do 45 tygodniowej. Znaczy ona sobie jeszcze spokojnie by może podjechać, indeks tutaj może konsolidować, no przynajmniej jakieś schłodzenie się należy. Oczywiście giełda jest nieprzewidywalna, ale no w obliczu przegrzania Ameryki, no to powiem to chyba po raz pierwszy od bardzo dawna, tak, że uważam, że Ameryka jest przegrzana, co nie znaczy, że siłą rozpędu jeszcze nie pójdzie, prawda, ale no trzeba bardzo uważać, więc tutaj bym się obawiał stawiać na to, że jednak pójdziemy od razu w górę, tak? To myślę, że
właśnie tak wzorem chociażby 2016, czy wzorem właśnie 11. Tutaj na przykład ten case, no tu bardziej ten, prawda, że zjedziemy tutaj jeszcze powiedzmy 10, no kilkanaście tygodni w dół i dopiero właściwy ruch w górę. Także jest to całkiem prawdopodobne. Pytanie tylko, kiedy zjedziemy, bo konsolidować się możemy długo na tych poziomach, więc pamiętajmy, że tutaj mówimy o prawdopodobieństwie, tak? Prawdopodobieństwo jest na niekorzyść byków. To po raz pierwszy praktycznie od tego dołka z marca, tak bym powiedział, tak? Że te prawdopodobieństwo w końcu jest na korzyść niedźwiedzi bardziej, aczkolwiek no to jest wciąż 38%. Jeżeli wychodzę z założenia, że może być ta korekta podczas tej serii trzech typów, no to zastanówmy się, co może dobrze performować, bo jeżeli jest korekta na szerokim rynku, no to będą leciały ci faworyci z WIG-u 20, prawda? Ci, którzy nas tak wypchnęli w górę, czyli KGHM, to co jest napompowane, tak? Banki dużo wzrosły, energetyka nieźle, prawda? I Dino. Także uważam, że tych takich modnych faworytów HOSSY ja bym nie obstawiał. No niestety, ja wiem, że niektórzy się kierują tą siłą, prawda, siłą relatywną, że ci zwycięzcy dalej będą szli, aczkolwiek no teraz jeżeli liczę się z korektą, czyli 4 do 6 tylko jest na wzrosty, no to tutaj trzeba trochę pokombinować według mnie. Tutaj trzeba znaleźć podmioty, które będą overperformowały, tak? Czyli będą lepiej zachowywały się od spadającego rynku ewentualnie, tak? No muszę się zabezpieczyć. Jest to ryzykowny bet, no dosyć ryzykowny, no tym bardziej, że wiadomo, poprzednia seria była nieudana, ale co się dzieje, jak rynek spada? Jak rynek spada, to umacnia się dolar, czyli warto zastanowić się nad eksporterami dolarowymi. I tutaj no, przychodzi nam z pomocą gaming, prawda? W gamingu można szukać pomysłów, według mnie. I uważam, że mamy taki podmiot teraz, który niewiele jest ryzyka już downside, tak? Czyli niewiele on według mnie może spaść, a może dużo wzrosnąć. I to jest największa spółka gamingowa, czyli CD Projekt. I to jest ten pierwszy zakład z rynkiem. O ile tutaj 200 jest niżej, prawda, to w sumie na wykresie, bo tutaj faktycznie sobie wrzuciłem tą 200 w poprzednim, natomiast zauważmy, że do tej 200 w trendzie wzrostowym, no to ten kurs praktycznie nigdy nie zszedł, nawet na załamaniu w 2011 roku, więc ja od pewnego czasu pokazuję subskrybentom 150. Bardzo fajna rzecz, bo tak badałem właśnie, która średnia powstrzymała poprzednio, tak? Taka z tych głównych. No i zobaczcie, że właśnie w tych czasach, kiedy ja po raz pierwszy kupowałem CD Projekt, czyli w 2012, no to 150 powstrzymała spadek. To był ten początek mojej przygody z CD Projektem, czyli można powiedzieć, że no, urodziny mojego pomysłu. I pierwsza pozycja, tak? Co ciekawe, wcześniej były dwie nieudane, a w ogóle zaczynałem jeszcze inwestowanie w CD Projekt za czasów Optimusa. Tutaj pamiętam, że zacząłem w 2011 roku, to była bardzo fajna pozycja w takim newsletterze, który był wtedy jeszcze za darmo. To był darmowy newsletter. Ja zaczynałem w 2011 swoją karierę autora newslettera i pamiętam, że pięknie tutaj zarobiłem, tak? Ale potem ten zysk został skasowany, już nie pamiętam, czy stop loss tutaj uruchomił, jeszcze na stop lossa grałem ścisłych, więc gdzieś tutaj musiałem wychodzić, tutaj była sroga korekta, tutaj no, dochodziło do 60 ponad procent wyprzedaży, no bo to się zbiegło z Bessem, tak? Na szczęście teraz nie mamy Bessy, mamy Hossę na giełdzie, Bessa była w lutym, marcu ubiegłego roku. No i tutaj ta 150 zatrzymała. Co mamy teraz? Zobaczmy. Mamy też 150 i ona jest respektowana. Ona jest respektowana. Zobaczcie, bęk, raz, dwa, nie doszło. Za trzecim razem zjechało, ale szybko kurs wrócił. No i w tym tygodniu zobaczcie, co się dzieje. No, przypadek? Być może. Być może przypadek. Ale jest coś na rzeczy, tak?
No i druga sprawa, że to są poziomy tego dołka covidowego, prawda? No, pamiętamy podczas covida, jak wszyscy się bali. Myślę, że ten strach był nawet większy, tak? Co dalej? Co będzie w ogóle z giełdą? Czy ludzkość przetrwa, tak? Myślę, że nawet no, natężenie strachu i ogólnie i wobec tego waloru było porównywalne, tak? No teraz to po prostu dużo jest artykułów, takiej nagonki w mediach. Media to nie, no, rozgrzewają i nie zapominają o tym temacie. Natomiast pamiętajmy, że tak samo jak euforia podgrzewana przez media była tutaj, i tu trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, tutaj też gro tej euforii, właśnie to dziennikarze, którzy tam podniecali się i tak dalej, więc jest oczywiście zasada, że jak na czołówkach portali, jak na pierwszych stronach gazet, jeszcze jak drukowane gazety były czytane, to jak się zobaczyło właśnie na czołówce gazety jakiś tytuł, tam Cyberpunk, najlepszą grą w historii, no to nawet w książce pisałem o tym, że warto sprzedać, prawda? No tym razem nie zastosowałem tej strategii i faktycznie no, uwierzyłem, że to może być gra nawet na miarę GTA 5. Ona by mogła być taką grą, gdyby była wydana za rok, ja tak uważam. Czyli, że gdyby dokładnie 10 grudnia, ale tego roku była wydana, to by miała taką szansę. Nie byłoby żadnego larum i myślę, że wszyscy by to zrozumieli, tak? Natomiast no niestety stało się to, co się stało. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i uważam, że akurat to studio, ta spółka jest w stanie odbudować wizerunek swój, prawda? I może wracać stopniowo, tak? To może być up and down, to może być boczniak, ale gram w sumie na trzech spółkach pod wyniki. I tutaj CD Projekt akurat najpóźniej ogłaszał, to będzie 25 marca. 25 marca będzie pewnie konferencja. Adam Kiciński, Piotr Nielubowicz lubią odpowiadać na pytania uczestników i nawet ja się cieszę, że teraz jest po angielsku, ponieważ czy Morgan Stanley, JP Morgan, czy inni inwestorzy, jest wielu z nich w CD Projekcie zainteresowanych, wydających rekomendacje, to tak mi się wydaje od strony psychologicznej, że oni bardziej respektują tych inwestorów, tak, niż gdyby to była reprezentacja tylko polskich domów maklerskich, funduszy, czy też tam takich inwestorów jak ja. Więc ja nawet oddaję celowo głos, tak? Ja właśnie cieszę się, że tam po angielsku te wielkie domy maklerskie zadają, bo wtedy właśnie czy Adam, czy Piotrek, czy Michał Nowakowski, czy jakieś Iwiński, no to oni mówią i myślę, że będą chcieli dużo powiedzieć, żeby uspokoić, prawda? Być może zdradzą coś z nowej strategii. Będą pytania o Wiedźmina IV pewnie, więc tak jak się Adam wzbraniał w mówieniu o tym, no to teraz praktycznie no, ostatnie wypowiedzi świadczą, że to oficjalne będzie, że nie rezygnują z franczyzy i nie zdziwiłbym się, gdyby Wiedźmin IV już powoli nie był robiony. To powiem tak, to powiem szczerze, że takie mam odczucie, tak intuicja mi mówi, że żeby znowu nie było tak, że oni robią grę 8 lat, tak naprawdę od 2016, więc te 5 lat, tak powiedzmy, to już ruszają, tak, z tematem, bo to będzie dla nich łatwiejsze. No powiedzmy sobie szczerze, że łatwiej będzie zrobić Wiedźmina 4 niż Cyberpunka dokończyć nawet, to można powiedzieć tak dyskusyjnie, no może przesadziłem, ale Cyberpunka 2, tak, no to łatwiej na tym samym silniku, te same rozwiązania, płaski świat, tak, nie ma nic pionowego, nie tak rozbudowany, więc tak mi się wydaje, że to jest dużo czynników prowzrostowych. Odbudowa wizerunku to jest jedno, patrzę, poprawa ocen, wznowienie sprzedaży w Sony, czyli na konsole starej generacji, to też bym uznał za duży czynnik wzrostu, ale tak naprawdę powiem szczerze, że ten wynik 13 milionów nawet nie do świąt, bo do 20, tak, to było, czy tam do 21, już nie pamiętam, to było 11 bodajże dni od premiery, natomiast w całym roku ja bym się nie zdziwił, gdyby poszło na przykład 16 milionów,
I to by było w linii z dolną bandą przewidywań analityków przed premierą. Czyli tak naprawdę to jest to, czego się spodziewali tacy ostrożni analitycy, prawda? Wobec Cyberpunka. A przecież mieliśmy takie zamieszanie, taką aferę. Także uważam, że pomimo właśnie tego hałasu wobec błędów, wobec optymalizacji na konsole starej generacji, to ta gra się relatywnie się bardzo dobrze sprzedaje. Bardzo dobrze według mnie się sprzedaje. 25 milionów do 30 to powinno się sprzedać w rok od premiery, uważam. No bo wierzę w to, że oni wyprowadzą tę grę. Zauważmy, że już te patche, które weszły na konsole starej generacji, no to gdyby w takim stanie na premierę gra wyszła, no to myślę, że połowę tego hejtu by było mniej, tak? I kurs by aż tak nie spadł. Także to tam zabrakło dosłownie no, kilkunastu dni, aż szkoda, prawda? No ale no, było jak było, tak, już historii się nie odwróci. Natomiast no, jest teraz okazja do odbudowy, tak? I do zarobienia na wzroście. Więc ja stawiam na CD Projekt, że będzie się odbudowywał, że będzie dążył tutaj do 45 w rejonie 360-370 pod wyniki za cały rok 25 marca, jest pod tę konferencję. Na pewno będą wielkie rzeczy się działy. Być może zarząd będzie chciał się podzielić czymś więcej niż tylko wyniki Cyberpunka. Dzisiaj ciekawe info, które między wierszami, ja lubię to właśnie w komunikacji CD-pu, że między wierszami już jest takie mrugnięcie, taka aluzja, ile oni kasy już mają w takim razie, bo dzisiaj był komunikat, że 50% ich środków pieniężnych będą lokowali w obligacje, nie tylko polskie, ale krajów, które emitują bezpieczne obligacje, jak USA, Niemcy, Szwajcaria, więc to jest taka aluzja, taki między wierszami można wywnioskować, no, no naprawdę już mają sporo kasy na koncie. Także no ponad 2 miliardy to spokojnie może już być na koncie, może nawet koło trójki, także no mają gdzie lokować, tak? Mają z czego wypłacać dywidendę. Także no czekam na wyniki. To wyniki finansowe powiedzą, gdzie jesteśmy. Jeden z domów maklerskich, który bardzo szanuję, no przewiduje około 2 miliardów zysku za tamten rok, aż się zdziwiłem, no bo prognozowane PI, czyli CZ jest nieco ponad 10, 11, no to by tak wychodziło, prawda, że musi być, że tam 13, 11, 13 tak się waha, czyli to by musiało być koło dwóch dużych baniek zysku. Być może biorą pod uwagę te lukratywne deale z Adidasem na wyłączność, z Porsche, ze Sprite'em, Old Spice nawet, wiele, wiele innych. Niektórzy myślą, że to barter. Ja uważam, że jednak nie, no bo dlaczego akurat Adidas, tak? Skoro kultowym jest Converse, jeżeli chodzi o trampki, tak? I bardzo pasuje do takiej kultury CD Projektu. Chociażby przecież Adam Badowski podobno chodził właśnie w tych trampkach Converse'a, to jego jedna z ulubionych firm. Dlaczego nie Nike, tak? Także ja bym się nie zdziwił, gdyby Adidas sypnął sporą kasą. To samo Porsche, prawda? Czemu Porsche, a nie Tesla na przykład, tak? Super by był deal z Elonem, który przecież bardzo życzliwie się wypowiadał jeszcze przed premierą. Jego dziewczyna zresztą gra w Cyberpunku. Także no tutaj bym też upatrywał jakieś niespodzianki, tak? No bo rynek zupełnie na to nie liczy. Zupełnie na to nie liczy, tak? Jeżeli by była informacja, że faktycznie dużo, dużo mają przychodów już z tych deali reklamowych. To jest też być może odpowiedź na pytanie, dlaczego jednak forsowali ten termin 10 grudnia, tak? Bo już mieli te deale podpisane, no i było ciśnienie na tych reklamodawców, ze strony tych reklamodawców. Gdyby nie spełnili tego terminu, oni by się mogli po prostu wycofać z tych deali. Kolejny pomysł, no to jest też ktoś, kto może skorzystać na zmienności, to jest XTB. Włączę tutaj piętnastkę. Dlaczego XTB? W czasach takiej niepewności, nawet jak będzie zwała, tak, odpukać, no to oni i tak zarabiają. To wtedy nawet ludzie, którzy lubią shortować, będą bardziej aktywni. Będą shortowali Amerykę, Tesla, CD Projekt, dajmy na to, tam jeszcze jakieś podmioty modne, które
Apple'a, Netflixa, tak, te, które urosły, więc na pewno będzie dużo, dużo amatorów wrażeń na CFD, na kontraktach terminowych. Ja tego nie popieram, ale na Forexie oczywiście też, bo może być zmienność, dolar może się umacniać, prawda? Będą grali ludzie na dolara. Akcja z Mourinho uważam, że majstersztyk, ale przede wszystkim też ta akcja zero prowizji na akcję. Myślę, że dużo zachęciło to inwestorów i to nie tylko nowych, ale takich chociażby jak ja, tak? Ja sobie przelałem, bo ja już miałem otworzone konto oczywiście złotówkowe też, ale ja przelałem tam kasę po prostu, tak? I okej, ja im nie dam zarobić, bo ja nie będę CFD kupował ani kontraktów, ale podejrzewam, że wielu z tych, co przelało tam na przykład tam, no, kilkadziesiąt tysięcy czy stówę, żeby właśnie sobie tradować bez prowizji na akcjach, to myślę, że po pewnym czasie powie, a dobra, to ja tam otworzę jakiś kontrakt na spadek, short, prawda, tym bardziej jak będzie korekta, bo będą chcieli poczuć adrenalinę, będą chcieli zarobić, także zmienność tutaj będzie pomagać, jeżeli faktycznie tutaj natniemy się na korektę, to będzie to odporny papier, a dwa, ja bardzo lubię, jak papier wychodzi z takich konsolidacji długich, to najczęściej jest dojście do szczytów historycznych, no bo tutaj bardzo duże zawahanie było, rynek się bardzo obawiał, w tym ja również, ja stawiałem na to, że będzie jednak zjazd do 45, wyjątkowe sytuacje, to są aberracje wręcz, bardzo rzadkie zjawiska, gdzie papier nie dochodzi do 45, tylko wybiera drogę na północ, to jest oznaka siły. I tutaj kiedy to się zaczęło? Pod koniec roku. I no, moje podejrzenie jest takie, że no kurczę, no to jest tajemnica Policzynela, że wyniki są pewnie bardzo dobre, tak, za ubiegły rok. No, rekordowe petarda, tak. No, za trzy kwartały jest ponad 300 kilkadziesiąt milionów wobec 20 bodajże w zeszłym, no to jest w ogóle petarda, no to oczywiście jest usprawiedliwienie tego wzrostu gigantycznego. Natomiast tutaj no ewidentnie poinformowane osoby wiedzą, tak, i nawet ci pracownicy tam, którzy grają jako animatorzy, tak, pracują animatorzy czy obsługa, no to widzą to, tak, zainteresowanie, przyrost swoich klientów i tak dalej, nie muszą nawet mieć dostępu do księgowości, tak, ale po prostu widzą, co się dzieje, wiedzą, że będzie bardzo dobrze, więc myślę, że już tam powoli wykorzystywali tę wiedzę i to wybicie było pod to, prawda? Że i tutaj rynek też w to uwierzył moim zdaniem, że będą dobre wyniki. Także ich step jak najbardziej, ekspansja międzynarodowa, to są Emiraty, to jest Wietnam. Także no sam byłem zdziwiony, prawda, że to jest, można powiedzieć, eksporter, tak? Bardzo duży eksporter, już jeden z największych brokerów na świecie. Kibicujemy i stawiam tutaj na ten podmiot na trzech typach na 3 miesiące jak najbardziej. Co może jeszcze dobrze sobie poradzić? Nie chcę łapać tych spółek czy typować, które już bardzo wzrosły. Więc ja od pewnego czasu interesuję się Jastrzębską Spółką Węglową. Była w trzech typach na 3 miesiące, dwukrotnie nawet. Dała zarobić, no i teraz upatruję kolejnej szansy, bardzo dobry tydzień, oczywiście to jest tydzień zawahania, realizacja zysków, ale uważam, że teraz średnioterminowo powinien kurs iść w górę, jest kilka czynników, tutaj abstrahując zupełnie od sytuacji politycznej u nas, od zmiany prezesa i tak dalej i tej afery, gdzie były malwersacje finansowe, to uważam, że cena węgla jednak to jest ten fundament, już Chińczycy płacą nawet ponad 200 dolarów za tonę przy cenie surowca australijskiego zbanowanego przez Chiny, czyli Chiny nie mogą kupować z Australii, bo trwa wojna handlowa. Chiny zakazały importu z tego kraju. I ten surowiec australijski on kosztuje 108-110 dolarów za tonę, podczas gdy o 100 dolarów drożej Chińczycy płacą teraz za towar ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Rosji. No z Rosji trochę taniej, bo jest pewnie gorszy jakościowo, tam 135, 140, to są normalne ceny, tak? I myślę, że JSW też wykorzystuje sytuację, eksportuje. Z byłym prezesem wywiad czytałem, no to on twierdzi, że
Popyt jest gigantyczny, nie mają żadnego problemu ze sprzedażą towaru po korzystnych cenach. Hałdy się bardzo zmniejszyły już na koniec czwartego kwartału podobno. Sprzedaż, bo podali te wstępne dane, sprzedaż węgla koksowniczego wzrosła, uwaga, 30% rok do roku. I to po fajnych cenach, uważam, że sprzedawali 125-130 dolarów, no to to są ceny już spokojnie na break-even, tak? Nawet na, no ja bym się nie zdziwił, gdyby było break-even nawet w czwartym kwartale. Oczywiście tam jakieś koszty może wrzucą, nawet celowo tak się robi, żeby to ostatni kwartał był zły i żeby zamknąć 2020 kiepsko, a potem z niskiej bazy cały ten 2021 będzie super. Także ja myślę, że czwarty kwartał gdzieś w okolicach break-evena będzie już, także gdzieś koło zera minimalna strata czy remis w JSW, a pierwszy kwartał to już będą zyski. I teraz trzeba sobie jasno powiedzieć, no w ogóle no 200 dolarów to jakiś kosmos by był, to aż się boję powiedzieć, ale niech to będzie tam 100-160, tam to jak kontrakty są na australijski towar, to spokojnie JSW może zarobić duże kilkaset milionów na czysto w tym roku, co przy kapitalizacji... Sprawdźmy teraz na dzień dzisiejszy, jaka jest, no bo nie chcę skłamać, ale no to jest niewielka kapitalizacja. Pamiętajmy, że nam na dołku to było 2 miliardy w ogóle za JSW. Tam był taki paradoks, że więcej środki finansowe były warte niż ta spółka na dołku. No teraz już tak nie jest, bo oni wykorzystują te środki. No 3 miliardy 676 milionów, tak? To taka spółka ma teraz ogromny upside, prawda? Bo jest wyceniana jako bankrut. Są nieustanne straty, jest taka psychoza, że węgiel koksowniczy nie będzie wykorzystywany za jakiś czas, no ale niech tutaj te 3, tam 700 nawet weźmy, podzielić na 700, tak jak ja mówię, no to CZ5 i 2, niesamowicie tania spółka by była w ten czas, a mówię, jeżeli by te ceny, tak jak tam w Chinach wzrosły, no to nie zdziwiłoby mi się miliard nawet zysku czy ponad, tak, za ten rok i powtórka z 2016, gdzie ten kurs naprawdę mocno szedł do cen ponad 100 zł. Oczywiście, no to wszystko zależy od cen węgla. Wszystkie ceny, wszystkie kursy porównywalnych podmiotów się dobrze zachowują, bo jeżeli chodzi o JSW, no to mamy te problemy polityczne, no ale tutaj no wszędzie na świecie mieli problemy, jeżeli chodzi o wydobycie węgla. No to jest Shanxi, to akurat Kuzi zauważył tam ten podmiot. On się zachowuje podobnie jak JSW. Chiński producent koksu. Zobaczcie tutaj, ale żeby tak naprawdę takie referencyjne podmioty pokazać, no to proszę bardzo, też chiński podmiot China Coal Energy, żeby się upewnić, że to jest China Coal. No spróbujemy to. Tak, no tutaj też jest bardzo, bardzo dobre zachowanie. Jeszcze zobaczymy ten... odpowiednik ten amerykański. Notowany jest jakiś GDR albo jakiś kontrakt na China Coal Energy. OTC, ok. Jak to się zachowuje? Nie, coś tutaj, żeby nie wprowadzić w błąd. Ale generalnie tam widzieliście, że ok. Shen. Mam problem z tymi nazwami. China Shenhua. Też ładne odbicie, prawda? Tutaj jest. To jest też producent, to jest też wydobywca węgla. Yans Hou Coal. OK. Też ładnie to się kształtuje, prawda? Powyżej średnich i aż chce rosnąć. United Tractors.
To jest ciekawa rzecz. PT United Tractors to jest indonezyjska spółka, to jest akurat dostawca sprzętu, prawda, górniczego w Indonezji. No i to też bardzo ładnie to się zachowuje, prawda? Price action zachowane i są wzrosty. Także tak też można kombinować, prawda? Dostawca sprzętu największy. PT Adoro. O, Adaro. No też nieźle, prawda? Umówmy się szczerze, że jest wzrost i nieźle performuje. PT Bukit, też chyba indonezyjska, tak jest. Spółka górnicza, też nieźle. Czyli to jest światowy trend, tak? Że one odbijają teraz, prawda? Po wieloletnich dołkach, po takiej męczarni piekielnej, tak jak JSW, prawda? Na każdym papierze to inaczej wyglądało, ale no, amerykańskie też, słuchajcie, tam Trump trochę ich uratował. Warrior Met Coal, to jest amerykańska spółka wydobywcza, węgiel, no też ładnie, prawda? To powyżej średnich jest cross, prowzrostowy krzyż, więc też bardzo ładnie performuje. No i australijskie podmioty. Whitehaven Coal Limited, to już Australia, największy wydobywca, największy producent i 65% eksportu, i on jest zbanowany przez Chiny. Wyobraźcie sobie, Whitehaven, zobaczcie, jak ładnie wychodzi, prawda? Czyli tutaj nie widzieliście jeszcze wykresu złego, prawda? Który byłby prospadkowy. Wszystko jest na long, można powiedzieć, prawda? Nie ma co się. I to są dopiero niedawno nastąpiły wybicia. Niedawno. Ile jest upside'u, prawda? Dopiero teraz jest wyłamanie z trendu spadkowego. Powyżej średniej dopiero wyszli. I tak samo JSW, tak? To jest jakby, no, można powiedzieć, dyskusyjnie początek tej hossy, tak? Surowcowej na węglu akurat. Transcoal. Zjadło mi literkę. Coś mi to nie pasuje, bo to miało być. No nic, no może pomyliłem się. Myślałem, że ta australijska, tutaj pokazuje, że na indonezyjska. Ale okej, okay, też jest tutaj wysoko, także jest okej. Okay. Jest taka firma New Hope też. New Hope Corp. Australijska. No też zobaczcie, po wieloletniej takiej, no, stagnacji, prawda? No jakiś, no, to totalny marazm, porażka, no teraz wychodzi dopiero, prawda? To też jest fajna okazja. Przy okazji, no, są to ciekawe tematy inwestycyjne, jak ktoś się rozgląda poza granicami kraju, że na przykład no nie chce tych tutaj politycznych uwarunkowań. To jest też taka firma amerykańska, taki konglomerat, gdzie też jest dużo surowców, wydobycia właśnie węgla, no pięknie performuje, prawda? Też w tym ETF-ie górniczym Van Eck Coal, który został zamknięty zresztą w grudniu, i to też jest, no, idealny taki wskaźnik kontrariański, jaki ja lubię, że jeżeli już się zamyka jedyny ETF praktycznie, no są na pewno jakieś, prawda? No ten najpopularniejszy, gdzie cały świat patrzył i my też, ja też patrzyłem, kierowałem się jako benchmark, on został zamknięty w grudniu, pod koniec grudnia, słuchajcie, nie ma tego ETF-a. On był pod symbolem coal. No jeszcze pewnie jest tutaj, nie. Co to jest? Właśnie, tutaj jest tyle tych różnych produktów. No, chyba go wycofali już, bo to wprowadza w błąd to notowanie.
Tak, chyba go już wycofali. Natomiast no też bardzo ładnie to wyglądało, więc jeszcze powróćmy do JSW. JSW tutaj bardziej takie perturbacje, prawda? Góra, dół, góra, dół. No tutaj narysowałem taki trend. Oczywiście, no teraz korekta, ale dlaczego po korekcie nie miałby kontynuować wzrostów i iść wyżej, czy też sporo wyżej? Przypomnę ten case właśnie 2016 roku, gdzie w podobnym momencie, ja się śmieję, że jesteśmy gdzieś tutaj, prawda? Bo był taki pierwszy wzrost, zawahanie i potem doszedł kurs, przebił powyżej. No i być może, no ja życzę akcjonariuszom JSW, żeby to był ten case właśnie tutaj. O. Tu jesteśmy, tak? Przed tym pionowym niemalże wielkim rajdem. Na podobnych zresztą poziomach mniej więcej jesteśmy 30 zł, a maksymalnie było, zobaczymy tutaj jaki jest high, 109, tak, nawet było. I mówię, no to wszystko zależne od cen węgla, od cen surowca. Jeżeli te ceny by się utrzymały, które w Chinach są teraz dłużej, $200 za tonę, no to piękna historia. Naprawdę byłby duży, duży potencjał do wzrostu dla kursu. Także trzeba obserwować, tam też jest taki czynnik dodatkowy, lanina pogodowy, to są ulewy w Australii, które też mogą spowodować powodzie w kopalniach i wstrzymanie wydobycia. Także też to jest istotne w tej branży, w tym biznesie. Ale też pamiętajmy, stal bardzo się odbudowuje. Jeżeli chodzi o rynek ten metalurgiczny i stalowy, to trzeba śledzić iron ore. Tutaj nie mogę tego znaleźć. Wszystkie. Powinno być jakieś notowanie. O, tutaj to jest to. Weźmy sobie jakiś pierwszy. O, to jest kontrakt na rudę żelaza. Tygodniowy. No petarda w górę, tak? Praktycznie wróciliśmy do cen z 2011, kiedy były szczyty notowań spółek surowcowych, tak? Łącznie z naszym KGHM-em. On wrócił akurat, no bo miedź idzie w górę, już szybciej rynek zdyskontował. Zobaczcie, co się dzieje na rudzie żelaza. Jeżeli ruda żelaza idzie, jeżeli jest ogromny popyt, no to huty potrzebują czego? Węgla koksowniczego w Indiach, w Chinach, w Polsce. No wielka przebudowa infrastruktury, centralny port komunikacyjny, autostrady, ale i podbój kosmosu później, tak się śmiejemy, tak? Także jak najbardziej tutaj myślę, że popyt będzie cały czas utrzymywał się. Przemysł samochodowy też potrzebuje stali przecież. No, no jest co robić i uważam, że dobre kwartały przed nami. Okej, okay, czyli nowe typy na 3 miesiące to jest CD Projekt, JSW i XTB. I tutaj dwie spółki, które mają skrót w nazwie. JSW, XTB, no i CDR, tak? Można by też często ludzie mówią w skrócie. Tak się jakoś złożyło, tak? JSW, XTB, CDR. Okej, okay, tak to widzę, jestem ciekawy waszych komentarzy. Oczywiście pamiętajmy, co ja mówiłem, to nie są rekomendacje, proszę bardzo. Jeszcze raz tutaj na koniec to przypomnę. To nie są rekomendacje w myśl ustawy. Ja nie mam takich uprawnień, to są moje propozycje inwestycyjne. Okej, okay, to teraz zróbmy sobie sesję pytań. Jestem ciekawy waszych opinii. Wojciech się pyta, czy to nie z sentymentu wybór CDR? Nie, nie. Tutaj jest kwestia płynnościowa też, jest odpowiednia płynność. Nie narażamy się na spółkę, która może tąpnąć po jakiejś tam jednej informacji, prawda? Już myślę, że wszystko co najgorsze w cenach tutaj i powinien się kurs piąć w górę, tak? Od razu zastrzegam, że skupmy się na materiale dzisiejszym, prawda? I tutaj proszę subskrybentów o niezadawanie pytań,
związanych z portfelem moim, ani z raportem Top 15, z jego składem, bo to wideo będzie upublicznione za tydzień. Tutaj Zbigniew sugeruje, że jak faktycznie będzie korekta, to CD Projekt oczywiście, że tak zawsze może, oczywiście, że jest ryzyko, że spadnie. Tylko to są typy na 3 miesiące i w ogóle no, każda spółka może spaść. Tak? Pamiętajcie o tym, że każda spółka może stracić 50% wartości w 3 miesiące spokojnie. Tak? To pokazał Biomet chociażby, czy CD Projekt, tak? Który stracił przecież prawie 48% kapitalizacji po premierze, więc tak, oczywiście, tutaj nie ma pewności. Ja broń Boże nie mówię, że te spółki wzrosną. One mogą ponownie, może ta seria się zakończyć niepowodzeniem. Dlaczego Celon się nie znalazł w typach? No tak naprawdę można by było teraz, ja wiem, że macie w portfelach różne spółki, liczyliście na to. No musiałbym teraz tłumaczyć, dlaczego 800 spółek się nie znalazło, a te 3 tylko się znalazły. No ja jestem selekcjonerem, niestety tylko 3 miejsca są w tym składzie. To nie znaczy, że to są najlepsze spółki z GPW, że coś jest złego z Celonem czy z nikim. No. Czy z kimś innym. Po prostu taka decyzja akurat tego dnia, jutro już bym być może co innego powiedział. Dziś typuję te 3 spółki. Przemek się pyta, Albert, jak spędzasz wolny czas, aby mieć jasny umysł do giełdy, dieta, sporty, jakie aktywności? No ja pisałem, bardzo dobre pytanie, to w ogóle to jest bardzo istotne, bo to jest bardzo rzadko poruszany temat. Przede wszystkim ja nie mam zaangażowania tak dużego, żeby ono obciążało moją psychikę, tak? Dlatego ja już powtarzam od dawna, że musisz mieć takie zaangażowanie, żeby nie mogło ono zaburzyć twojej równowagi psychofizycznej, tak? Bo to nie jest tego warte, tak? Jeżeli mamy rodziny, mamy dzieci, to musimy mieć ten balans taki życiowy, tak? I ta giełda, czy w ogóle praca nie może zdominować, no bo to byśmy oszaleli. Więc przede wszystkim trzeba mieć zaangażowanie odpowiednie, tak? Żeby tam spadek powiedzmy jednej spółki o 40% nagle nie powodował jakichś zaburzeń emocjonalnych. Jeżeli chodzi o dieta, sporty, no to wiadomo, no alkohol nie idzie w parze z trzeźwym podejściem do giełdy, tak, z odpornością psychiczną. Alkohol, papierosy, oczywiście no w weekend się można napić, tak rekreacyjnie, ale to też bez przesady i dobrej jakości trunki, tak, żeby nie mieć tak zwanego kaca, 2KC ewentualnie. Natomiast, no co, sport polecam bardzo, jeżeli ktoś nie może uprawiać sportu, teraz ciężko, utrudniono, no to spacery długie, medytacja, bardzo, bardzo polecam, ja praktykuję medytację, staram się każdego dnia. Dla osób religijnych modlitwa, wizyty w kościele, owszem, to jest forma medytacji, tak? Dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z technikami medytacji, no to formą medytacji jest modlitwa, tak? Skupienie, wyciszenie się. Także takie sposoby, jeżeli chodzi o dietę, no nie bardzo, to jem co chcę praktycznie, natomiast można powiedzieć, że jakieś witaminy, tak, witamina D, olejek CBD też polecam, prawda, z konopi indyjskich, oczywiście legalnych, bez THC, żeby nie mówimy tu o narkotykach, ale to jest legalny olejek CBD, tak? Bardzo, bardzo pomaga. Aha, i gdzieś czytałem już jakiś czas temu, ale to dawno, bardzo dawno mi ktoś powiedział, i to lekarz, dentysta, żeby nie myć zębów pastami z fluorem. Bo fluor to jest taki pierwiastek, gdzie nie wiem, czy to nie jest fake, ale
Hitlerowcy nawet podawali właśnie fluor w obozach koncentracyjnych, żeby ci niewolnicy byli bardziej ulegli. Czyli fluor jest takim specyfikiem, który niszczy twoją wolną wolę, niszczy samodzielne myślenie. Tak? Jeżeli chce ktoś zniewolić kogoś, no to podaje mu fluor. Wpływa właśnie na zanik tutaj tej części mózgu, która odpowiada właśnie za intuicję, za taki trzeźwy umysł, niezależne myślenie. Także polecam, ja od dawna już nie myję zębów pastami z fluorem i jest to jakaś tam część właśnie takiej umiejętności niezależnego spojrzenia, odporności psychicznej również moim zdaniem. JSW na długi termin, ok, myślę oczywiście, no bo to hossa surowcowa, ja tak po cichu upatruję szansę na powtórkę z KGHM-em, czyli dojście na all time high, nawet przebicie. Remigiusz pyta się, jak skomentowałbyś shortowanie CD Projektu przez duże fundusze amerykańskie, czy to dobrze wróży CD Projektowi? Wiadomo, no lepiej, żeby nie było tych shortów, no bo to oddziałuje psychologicznie, natomiast pamiętajmy, no każdy uczestnik, po to one są, tak, można grać w górę, można grać w dół. Pamiętajmy, że no, połowa kontraktów terminowych na CD Projekt jest na short też, tak? 50% kontraktów wszystkich jest, gracze grają, obstawiają short. No, gdyby ich nie było, to by nie było w ogóle giełdy, nie byłoby kontraktów. Ale pamiętajmy, że im więcej tych pozycji short, tym większy popyt na spółkę, bo oni muszą kiedyś kupić te akcje. I to są już akcje warte tam, ile, ponad 3,5%, no to idzie to w setki milionów złotych, tak? I to się uaktywni i będzie tak zwany short squeeze, czyli wtedy będą akcje szły w górę, bo oni będą w panice odkupywali te akcje. Tak samo było w 2018 roku. Też Marshall shortował, jeszcze drugi fundusz, oni musieli wychodzić z tych pozycji, prawda? Jak kurs szedł w górę, w końcu kiedyś klepnął i będą kupowali te akcje po coraz to wyższych cenach. Nie dlatego, że będą wierzyli w spółkę, ale po prostu będą musieli zamykać pozycje. Akurat tym razem kilka z tych funduszy nieźle sobie poradziło, nieźle przecięło na tym, tak? Czyli myślę, że warto się skeszować już teraz, nie liczyć na niższe ceny. Tak bym na ich miejscu zrobił. No, już bym się powoli bym realizował tą pozycję z dużym zyskiem. Michał się pyta, jak głęboka może być obecna korekta na JSW. Ja bym tutaj obstawiał, że 30 zł przynajmniej na chwilę powstrzyma, ale jak głęboka będzie, tego nie wiem. Tak? JSW jest wahliwym walorem. Jak na tak dużą spółkę w sumie z WIG-u 20, no to dosyć dużą ma tą betę, prawda? Czyli te fluktuacje na kursie. Dużo wzrasta w takich szarżach, a potem są korekty też srogie. Jakub się pyta, czy pojawienie się w Polsce brytyjskiej odmiany COVID-a może jeszcze namieszać na GPW? Tutaj przyznam szczerze, nie wiem, nie znam się, więc uchylę się odpowiedzi, nie chcę się wypowiadać na tematy, na które się nie znam. Może to prowadzić do większej stymulacji, zarówno monetarnej, jak i fiskalnej, tak, rządów narodowych i banków centralnych, także taka chwilowa panika oczywiście może być, ale to wyjdzie tylko na plus, no bo po prostu więcej pieniędzy do systemu zostanie wpompowane, tak mi się wydaje. Czyli nie będzie już takiej zwały jak w marcu, bo na to się nikt nie nabierze już drugi raz, ale jakaś tam mini korekta może być. Piotr się pyta o Brand 24, czy nie myślałem? Nie myślałem, bo tam jest za mała płynność po prostu wobec tych akcji, tak? I tacy duzi inwestorzy mogą jednak na razie poczekać z wejściem. Ale mogę się mylić, tak? Oczywiście. Ogólnie dobry papier, ale tutaj na 3 miesiące nie wiem, czy akurat się w to okienko załapie idealnie, tak? Czy jednak korekta nie pochyli go ponownie. Byczy Niedźwiedź się pyta, co sądzisz o dzisiejszej korekcie na JSW? Zwykła korekta czy reakcja na działania prokuratury?
Myślę, że korekta, że ludzie zaczynają się trochę obawiać, że cały rynek wejdzie w korektę, tak? I wolą się skeszować wcześniej. Ale to zobaczymy, tak? No po prostu giełda jest nieprzewidywalna, po prostu trzeba prowadzić pozycje i zarządzać kapitałem odpowiednio. A uważam, że walor jest zdołowany, jest porzucony. ETF nawet na węgiel zamknięto w grudniu, więc naprawdę, no kto miał się wysypać, to się wysypał wcześniej, tak? A teraz tylko może być pozytywnie zaskoczony rynek, tak mi się wydaje. I szczególnie wynikami, tak? Za czwarty kwartał już, gdzie nawet jak nie będzie break-even, to mogą być takie aluzje, że rynek się podnosi, tak? Że ceny węgla się bardzo podniosły, że eksport idzie w górę. No zresztą już podali 30% rok do roku sprzedaż koksowniczego wzrosła. 69% eksport. Także JSW jest jednym z większych eksporterów w ogóle w Polsce. Nawet nie wiedziałem o tym wcześniej, zanim się interesowałem spółką. Max się pyta, czy zakładając dobicie do ATH za miesiąc rekomendowałbyś trzymanie, czy już wtedy take profit? Zależy od wyniku, wiesz. Znaczy generalnie, jeżeli ATH pójdzie przed wynikami, to bym trzymał jeszcze pod wyniki. Natomiast jakby ATH było tak tuż przed albo po wynikach, no to bym się raczej wolał skeszować, bo to jest ta zasada sprzedaj na dobrej wiadomości, czyli sell on good news. Także już bym nie ryzykował, tylko się ewakuował raczej z papieru. I tak samo na przykład dobre wyniki CD Projektu, czy dojście właśnie do ATH, jak tam doszłapią do 460, na przykład 450, no to też bym raczej się keszował, no bo już by nie było potencjału. To było takie udowodnienie, że ach, jednak tutaj odbudowaliśmy się, tak, ale nie sądzę, że byłoby uzasadnienie do dalszych wzrostów, tak? Przynajmniej w krótkim okresie. Także też podobnie CD Projekt, jeżeli będzie ATH, no to będzie raczej sygnał, dużo inwestorów będzie się chciało wtedy skeszować. Także co by nie mówili, co by nie ogłaszali z Wiedźminem czwartym, no to wtedy przy tych poziomach by raczej trzeba było out, tak, zrobić. W trzech typach na 3 miesiące, bo długo, jak ktoś długoterminowo inwestuje, to może sobie trzymać oczywiście. Pod dywidendę, pod Wiedźmina czwartego, pod wiele innych projektów, multiplayera z Cyberpunka. Michał Fliger tutaj twierdzi, że JSW to jest trafiony typ. Czyli trafiłeś, Michał, bo tam widziałem, że spekulacje były na forum, tak, które typy Albert wybierze i widziałem, że JSW był wśród faworytów wielu z was i faktycznie chodził mi po głowie od dawna. Natomiast tutaj pyta się, co sądzisz o problemach wewnętrznych, wpływ na kurs? Nie, no to słuchajcie, to jest tak jak z KGHM-em, tam to nieważne, kto tam jest prezesem, co tam się dzieje, czy jakaś mini afera, czy większa. Miedź poszła w górę i widzieliście 350%, tak? Z 48 na 220. Dziękuję, do widzenia. I nieważne, że to jest spółka Skarbu Państwa, że tam się źle dzieje, po prostu no, to rynek decyduje, tak? I rynek, wolny rynek zadecydował, że cena odpowiednia dla KGHM to jest powyżej 200 zł, tak? Teraz już poniżej trochę, ale no, petarda niesamowita, tak? I tak samo może być na JSW, dlaczego nie? Jeżeli stal teraz będzie cały czas na topie, metalurgiczny, stalowy, samochodówka wstaje z kolan, wielka przebudowa infrastruktury, Chiny ruszają z kopyta, chcą przegonić Stany Zjednoczone, uwaga, w 2028 teraz. Wstępne prognozy jeszcze przed COVID-em to był 2035. O 7 lat skrócili ten dystans wedle analityków, słuchajcie, no to też muszą budować dużo, chcą ich przegonić, tak? Super szybka kolej, być może loty kosmiczne, tak, też, zbrojenia jak najbardziej, tak, no to wszystko napędza koniunkturę na węgiel, na stal, na rudy żelaza, także uważam, że przed JSW kilka dobrych kwartałów. Piotr się pyta, czy nie obawiasz się zwały na XTB po wynikach za około tydzień. Wiesz co, no zawsze się tam czegoś można obawiać, tak? To wiadomo, że różnie może być, tak? Natomiast
Moja obawa była taka, że ten drugi kwartał będzie najlepszy w historii w ogóle, tak? Że to takie aberracja, taka, że się nigdy nie zdarzy. A może być tak, że ten czwarty na przykład był bardzo zbliżony, czy nawet lepszy, i że są dobre perspektywy na przyszłość. Także ja tutaj nie przekreślam, tak? Myślisz, że shortowanie na CD Projekt skończy się niedługo? Nie wiem tego. Tutaj nie jestem wróżbitą Maciejem. Nie wiem, jakie mają strategie te fundusze. Czy one są w ogóle, czy te pozycje są faktycznie na spadek, że ktoś chce twierdzić, że spadnie kurs, czy one są w celu zabezpieczania pozycji, tak? Bo to też może być tak, że po prostu ktoś się zabezpiecza przed spadkiem tego papieru. Tak? To są różnego rodzaju produkty, tak jak tam Morgan na przykład oferuje. Różnego rodzaju tam kontrakty, jakieś niekontrakty, jakieś CFD, prawda? Ale on musi mieć pokrycie w akcjach CD Projektu, tak? Czyli tak jakby dla pokrycia, no i też być może ekspozycję ma właśnie na long, na tych produktach, więc musi sobie zabezpieczyć przez shorta, tak? Przez również pozycję short. A kontrakty terminowe są za mało płynne dla niego, tak? Na GPW, więc no musi po prostu sprzedać, tak? Pożyczyć od kogoś i sypnąć tym na rynku. To też są, no właśnie to jest to, że nigdy nie wiemy, czy to jest hedge, czy to jest zabezpieczenie pozycji, czy to jest właśnie takie stricte pozycja na spadek kursu. W celu zarobku, tak? Jakie inne spółki były bliskie do tego, by znaleźć się w trzech typach na 3 miesiące? Przyznam się szczerze, że w tej edycji nie miałem takowych, tak? Tutaj jakby tylko te trzy, ze względu na płynność i pomysł właśnie na to, że one sobie mogą poradzić. Nie brałem pod uwagę, jeszcze tak się łudziłem, że może mennica skarbowa by mogła zostać, jeszcze niedawno, ale jednak tak spojrzałem na złoto jeszcze raz, no, na to, co się dzieje, więc na razie pas, jeżeli chodzi o ten podmiot. Wybrałem te, uważam, że są silne, że mają potencjał właśnie do wzrostu. Strasznie tych shortów się boicie, widzę, bo już chyba czwarte, piąte, ale to dobrze, bo strach, nie ma strachu, nie ma hossy. Słuchajcie, tam musi być strach, żeby był dołek twardy, tak, żeby wszyscy się wyleszczyli, kto miał i albo nie mieli dużych pozycji, tak, bo jakby nie było shortów, to by kurs był już pewnie z 15% wyżej albo 20%, no bo by nie było tego strachu. Zbigniew Noga się pyta, Albert, czy zgodzisz się z opinią, że wskaźnik AT dla CD Projektu wskazuje na kupuj? Nie widzę tego jakoś tak, nie przekonuję. Oczywiście wskaźniki MACD, RSI, schłodzenie tak, prawda? To tak. Natomiast nie ma sygnału jeszcze z klasycznej. No być może jakieś FIBO, tak, którego akurat ja nie stosuję, tak, jacyś znawcy może od tematu mogą stwierdzić, tak, że jakieś ważne FIBO jest, już spadł kurs mocno i że duże prawdopodobieństwo jest obrony tego, że on odbije. Natomiast nie ma klasycznego sygnału na razie, jeżeli chodzi o AT. Jest po prostu duże wyprzedanie, schłodzenie. I można liczyć, że kurs wróci do średnich. To jest po prostu, to jest moja szkoła. Ale pewności nie ma. Jay-Z się pyta, jaki poziom cenowy no, dla CD Projektu przyjmuje dla najbliższych kilku miesięcy. No to mówiłem, te 350, 380 max. To jest ten poziom, gdzie uważam, że kurs może dojść właśnie pod odbudowę wizerunku, pod wyniki za cały 2020, pod tą konferencję 5 marca, czyli do 25. A typy mamy teraz 21 stycznia, czyli mamy luty do 21 lutego, potem marzec i jeszcze w kwietniu dopiero zamkniemy. Także się załapiemy na to wszystko, co się będzie pozytywnego, mam nadzieję, działo teraz w CD Projekcie. Czyli patrzę, duże patrzę, bo Iwiński zapowiedział, że ten pierwszy patch duży powinien się pojawić w 10 dni od jego wystąpienia z przeprosinami. To było 13, czyli 23, w sobotę powinno być najpóźniej. Natomiast kolejny w przeciągu kilku, już nie pamiętam, kilku czy kilkunastu tygodni, no ale to się jakby nie liczyć, to się załapiemy też w tej serii trzech typów na drugi duży patch, tak? I
Uważam, że po, tak mi się wydaje, intuicja mi podpowiada, że po drugim patchu, czy kilka dni po drugim patchu poważnym, tym potężnym, Sony wznowi sprzedaż na PS4. Także też pod to warto grać. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. Czyli uważam, że gdzieś tam też pod koniec marca, początek kwietnia być może, ale to jeszcze będziemy w tej serii trzech typów. Łukasz się pyta, Albert, to samo pytanie, ale w sprawie XTB. Zakładasz wzrost nawet przy spadkach na indeksach? Tak, tak, tak zakładam. Odważnie, konsekwencje oczywiście będę miał, jeżeli to się nie sprawdzi, ale taki jest scenariusz bazowy. Tak? No, ewentualnie mógłbym wstrzymać się w tej serii trzech typów, tak? No bo jeżeli korekta, no to lepiej nie ryzykować i nie obstawiać, no ale musi być kontynuowana ta seria, więc kontynuujemy dalej tę zabawę edukacyjną i te trzy typy są. Oczywiście to nie są rekomendacje, one mogą stracić, tak? Tutaj absolutnie ja się nie upieram, że one będą rosły, ale uważam, że będą się zachowywały te trzy podmioty lepiej od rynku przynajmniej. Mówen się pyta, nigdy nie wspominasz w trzech typach o stop lossach. Dlaczego? To jest wasza decyzja, tak? Stop lossy mają to do siebie, że mogą wyleszczyć kogoś, czyli że na przykład nawet jutro może być zwała, czy na CD Projekcie, czy na JSW, zabiorą te stop lossy, no i co? No i ta pozycja jest zamknięta, a może potem wzrosnąć 100%. Więc to jest seria, która jest od do, prawda? Od dzisiaj do 21 kwietnia, jak tutaj powiedziałem wcześniej. Natomiast stop lossy jak najbardziej zalecam. Możecie stawiać, nawet wskazane jest to, żeby nie dopuścić się jak na Biomedzie, czy nawet na Mennicy, czy ten Square Gains. Więc ja co tydzień dla subskrybentów prowadzę ten przegląd trzech typów na 3 miesiące. To właśnie po to, żebym powiedzieć, że już teraz bym nie typował, tak, że lepiej wyjść z pozycji. Bartosz pisze, że trzyma 90% kapitału w JSW od 20 zł. Gratuluję ci, Bartek, natomiast 90% to jest za dużo według mnie, żeby w jedną spółkę inwestować, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, tak? I tutaj znam osobę, która ogromnym kapitałem, naprawdę dużym, bo no nie chcę tutaj zdradzać oczywiście, o jaki to chodzi, no postawiła mocno podobnie na KGHM. No i to był najlepszy rok w historii, tak, tej osoby. No ale o pomyśle powiedziała mi dopiero pod koniec ubiegłego roku. Nie w marcu, kwietniu, kiedy zaczynała otwierać, ale no tak to jest niestety na giełdzie, że o tych sukcesach chwalimy się dopiero jak one się zrealizują. W momencie wchodzenia w pozycję mało kto ma jaja, ma taką odwagę, chociażby jak my tutaj pokazujemy, żeby pokazać teraz, tak, że teraz masz odwagę pokazać, że wchodzisz, tak, po tej cenie, nie od 20 już jakiś czas, prawda, tylko teraz, tak jak ja to pokazuję. Mało kto ma taką odwagę i pokazuje to szczególnie publicznie. Obawiasz, tak, czy nie boisz się, same takie. Czemu nie, nikt nie pisze, że coś może wzrosnąć 500%, a nie 100%, tylko wszyscy się czegoś obawiają, ale to dobrze, to jest okej. To znaczy, że jest bardzo dobry moment na rynku, bo ja pamiętam podczas tych typów w kwietniu nawet, czy potem w lato, to już w ogóle euforia, nawet na jesieni, no to wszystko, każdy tylko się pytał, do ilu wzrośnie, Mennica, do ilu Biomet. Także super, cieszy mnie to, taki ostrożny sceptycyzm. Dużo się obawiacie o CD Projekt, o XTB po wynikach, także super. Jest bardzo zdrowy sceptycyzm, obawy, więc nie powinno być źle w tej serii. Te spółki, tutaj się Łukasz, który już opuścił zresztą nas, ale pyta się, 10 marca XTB oficjalne, bo będą wstępne, tak, za tydzień już. CD Projekt 25 marca i JSW 18 marca. Oficjalne wyniki, oficjalne, już czarno na białym, z raportami, z konferencjami wynikowymi.
duże wątpliwości macie do niektórych typów, niektórzy do JSW, niektórzy do CD Projekt, ale to dobrze, to jest ostrożny sceptycyzm. Ja bardzo lubię, jak się subskrybenci nie zgadzają ze mną, właśnie to wtedy można być spokojnym, bo kiedy wszyscy się zgadzają, kiedy jest taki radosny konsensus, jak to Buffett mówi, no to jest blisko szczytu, prawda? Wtedy. No ale zobaczymy, tak? Kontrariańsko podchodzę tutaj w stosunku do CD Projektu i JSW, natomiast XTB, no to mniej kontrariańsko, no bo to jest bardzo popularny papier. To jeżeli się zrobi jakąś sondę w internecie, no to on jest bardzo wysoko zawsze, albo na pierwszym, albo gdzieś tam w top 3 popularnych spółek, tak z mojego doświadczenia. Najczęściej są prośby, analiza XTB w ogóle, no jakoś tak, no dużo dał zarobić, prawda, ludziom i myślę, że mają sentyment wciąż. No i liczą też, no kierują się fundamentami, no bo co by nie mówić, no to petarda. Zarobić 300 kilkadziesiąt milionów w 3 kwartały wobec tam 20 chyba w poprzednim roku, no to mało która spółka tak wystrzeliła, oprócz Mercatora oczywiście. Jakie książki o inwestowaniu mógłbyś polecić? Michał się pyta. Na pewno o Buffetcie, sposób Warrena Buffetta, portfel Warrena Buffetta. Jest taki długi, bardzo długi tasiemiec, można powiedzieć, tak? Taka cegła, Snowball. To jest biografia, ale to po angielsku jest, w oryginale czytałem. To też mogę polecić. Alice Schroeder. Zwykłe akcje, niezwykłe zyski, Philip Fisher, błądząc na Wall Street, czy błądząc po Wall Street, Barton Malkiel, bardzo dobra na początek, bo ona studzi oczekiwania, ona tak ogranicza wasze oczekiwania, szczególnie tych debiutantów początkujących, żeby uważali, przestrzega, tak, przed chóry optymizmem. No i oprócz tego moją książkę, mojego autorstwa, PWN 2017, jak inwestować i osiągnąć zysk. Karol pisze, że dieta wysoka, węglowodany nie sprzyja pracy mózgu. To potwierdzam, tak? Ja nie słodzę kawy ani herbaty już od kilku lat. O wiele lepiej się czuję, o wiele mocniejszy, tak? Nie mam takiego załamania podczas dnia, prawda? Takiego zjazdu energetycznego. Paradoksalnie, tak? Pierwsze tygodnie były bardzo ciężkie, dziwne, bo się chciało tego cukru, prawda? Jak narkotyk to działa, ale potem to super. I schudłem, to piątka od razu, jeżeli taki ktoś jest mężczyzną, powiedzmy ważącym 90-85 kg, to gwarantuję, że 5 kg od razu z automatu spada w przeciągu miesiąca, jak odstawiasz cukier. Tyle tego cukru faszerujemy się, tak? Także tu masz rację, tak, że cukier osłabia, paradoksalnie. Ale można jeść owoce, tak, soki jakieś, to tak, ale sam cukier, żeby miód polecam też, w innej formie, nie cukier, sam stricte. Łukasz się pyta, nawiązując do zachowań, czy śledzisz kursy non-stop? Nie, to jest niezdrowe. Rano jakiś taki przegląd robię sobie, powiedzmy, staram się zrobić, tylko nie z samego rana, tylko tak lubię, jak rynek jakby ochłonie trochę po tych wstępnych, porannych, jak Londyn wejdzie do gry, prawda, tam ze względu na różnicę czasu, to później oni tam się aktywują. Natomiast przynajmniej tak poważnie, prawda, no tak koło tam 10-11 taki pierwszy przegląd, staram się, czy jak nie mam czasu w tych godzinach, no to po otwarciu jakoś 9:30 przegląd portfela sobie zrobię technicznie, prawda, jakieś informacje oczywiście, infostrefa, przejrzę sobie ze spółek, no i potem na koniec sesji jest kluczowe, czyli tak naprawdę dla inwestora no to tak 2 godziny są kluczowe, no ta od 9 do 10, co się dzieje, no ale mówię, no przegląd sobie można zrobić później też tego, co się działo i co się dzieje, no i potem od 16 do 17 jest kluczowe, bo wtedy duży kapitał amerykański też wchodzi, no różnica czasu, tak, oni dopiero tam zaczynają 15:30, więc tak, interesują się emerging markets dopiero tak właśnie przed zamknięciem naszej sesji,
często dopiero tak właśnie o pół do piątej się reaktywują na fixingu dopiero. Także tak naprawdę są istotne te 2 godziny, tak? A pomiędzy można sobie praktycznie wolne. No wiadomo, otwarcie Ameryki jest istotne, te dane makro, które są o 14.30 czasami, ale tak na dobrą sprawę od 10 do 14.30 to można co innego robić, tak? Jakiś basen, jakieś właśnie formy tam jazda na rowerze, tak? Sporty, medytacja, lektura, jakieś rzeczy, prawda? Własny biznes i tak dalej. Kolejne pytanie o lektury, przed chwilą mówiłem. Mariusz Majewski tutaj pyta się, możliwa korekta, czy gdyby nie było korekty, też byś XTB postawił? No nie wiem, wiesz, to musiała być inna sytuacja, jakieś inne spółki by może wtedy mnie skusiły swoją sytuacją na wykresie lepszą, tak? Teraz dużo się pochyliło podmiotów, prawda? Tak trochę się wystraszyło tej korekty w USA, więc no nigdy nie wiadomo, tak? Co tam by wpadło do głowy, słuchaj, to ciężko mi powiedzieć. No uwielbiam takie pytania. Tom, przegapiłem 50 minut. Jakie typy? No będzie wideo. Będzie wideo niebawem. Łukasz się pyta, czy brałeś pod uwagę biotech? Pewnie, no słuchajcie, no brałem pod uwagę bardzo dużo spółek, ale te spółki są po prostu najsilniejsze według mnie, najpewniejsze, tak? I to ja przeglądam bardzo dużo, to wiadomo, no, tam się ogląda te wykresy, czyta się, ale jakby w stricte w selekcji ja nie miałem jakichś tam większych dylematów, że a może jakaś inna. W poprzednich rundach to było takie, nawet do ostatniego dnia tam nie byłem pewny, a tym razem jakoś tak od jakiegoś ładnego, no może nie tygodnia, ale od kilku dni to tak mi się wykrystalizowały te 3 typy. Ojej, to lepiej nic nie mówić, żeby nie, potem nie było takich pytań. Powinienem powiedzieć typy i to wszystko, no naprawdę. Im więcej szczegółów, tym bardziej dociekliwe pytania. Że z jednej strony zakładam WIG20, że spadnie, a z drugiej JSW typuje. No ale tak, ale JSW jest specyficznym podmiotem. Pokazywałem te uzasadnienie. I mówiłem też, że to nie jest balon, prawda? No to nie jest tam Dino czy KGHM, które były napompowane. Tylko to jest spółka no, nisko, prawda? Która ma co odrabiać jeszcze. Ona jeszcze nie zrobiła tego rajdu, jak KGHM, jak wiele innych podmiotów, które odrobiło straty. Michał tutaj chce się, żebym się wypowiedział. Kontrakty, tak, tutaj podał linka nawet na CME. Australia jest banowana, także te kontrakty nisko są teraz, aczkolwiek tam gra rynek pod to, że już pewnie ten ban się skończy jakoś w połowie tego roku i kontrakty nawet $160 chodzą na połowę roku, tak? Nawet chyba na marzec jest $160. Także to jest bardzo pozytywne, bo break-even JSW gdzieś ma przy 130. A myślę, że po tyle właśnie chodzi najczęściej właśnie te spotowe ceny do Chin, do Azji, na eksport w ogóle idą, prawda? Ale też i do Europy, bo zauważcie też, ja też o tym nie powiedziałem, że w tym roku JSW stanie się monopolistą w Europie, w Unii Europejskiej. Nie będzie drugiego podmiotu, bo Czesi się wycofują. Czesi bodajże w lutym zamykają ostatnią kopalnię. I tutaj, jeżeli Bogdanka szybko w to nie wejdzie, no bo ewentualnie bratobójcza wojna może być, Bogdanka może zacząć też wydobycie, bo to zapowiada, ale na tę chwilę jest tak rozpędzone JSW, tak przygotowane na tą właśnie dobrą koniunkturę, że no ciężko będzie konkurować, tak? No jest to monopolista, tak? Tak jak KGHM zresztą pod względem miedzi. Tutaj pytania o poziomy konkretne WIG-u 20, a tu no nie wiem, ciężko powiedzieć. Równie dobrze jutro może rynek pójść szaleńczo w górę i scenariusz korekty
na przykład za tydzień czy za dwa będziemy mogli pogrzebać, tak? I będzie piękna hossa, szalona wręcz, niewiarygodna. Rynek będzie szedł po 10% tygodniowo w górę. No to tego nie wiemy, tak? Tutaj nie ma co dywagować nad tym. Łukasz się pyta, czy to są poziomy do kupowania. Już teraz absolutnie nie namawiam do kupowania, także tutaj nie odpowiem na to pytanie. To jest zabawa edukacyjna, to są propozycje, to jest mój własny portfel edukacyjny, nazwijmy to tak. Natomiast ja absolutnie, to jeszcze raz tą planszę pokazuję, nie mogę nawet, gdybym nawet chciał, to nie mogę powiedzieć, czy to jest dobry moment do kupna, tak? Ja obstawiam, że w tej serii dadzą zarobić, ale mogę się mylić oczywiście. Każdy musi podejmować własne, niezależne decyzje, poparte analizą, tak? Za taki kapitał, jaki nie będzie powodował jakiejś depresji, tak? Jak kurs runie o 50%. Piotr pisze tutaj, że przy ostatnich typach od razu wiedziałem, że biomet to będzie klapa, bo to wydmuszka, ale podpisuje się całkowicie pod JSW. No proszę, no okej, no to żeś mnie upewnił w tym moim typie. Covidowe, Jay się pyta. Nie, to już covidowe sobie odpuszczam. Mogą oczywiście dać zarobić, ale jakoś tak mi się wydaje, że będziemy powoli wychodzić z covida, już coraz więcej szczepień. Naturalna odporność, oczywiście nie od razu, ale tak jesteśmy bliżej niż dalej. Dywidenda, Tomek, też brawo. Dziękuję Ci za podpowiedź. XTB będzie mogło wypłacić dywidendę nawet 75% zysku, więc to zachęca długoterminowych inwestorów, ta polityka dywidendowa, prawda? Też bardzo, bardzo cenna uwaga. Bądź chciwy, gdy inni się boją. Dokładnie. Dokładnie tak, Michał. Dziękuję za to, za to przysłowie Buffetta właśnie. Famur zauważa Marcin, też wyłamanie. Nawet nie wiedziałem, tak? Oczywiście maszyny górnicze. No tak, oczywiście. Jest popyt na maszyny. Pokazywałem tą spółkę, która zapewnia sprzęt, tak? Górniczy już. Teraz nie pamiętam. United Tractors, tak? PT United Tractors. Też ładnie się performuje, prawda? Mariusz się pyta, czemu mamy korektę, skoro USA ciągle w górę? Korekty w Polsce są wcześniej. Zawsze uprzedzamy Amerykę. Dlaczego? Kapitał duży amerykański, on wychodzi wcześniej, no bo nasz rynek jest mniej płynny. Oni muszą teraz, wykorzystując euforię, tą właśnie na KGH-u, tam co było ostatnio, czy jak tam banki, tam się podniecali ludzie, no to oni wtedy wychodzą, no bo kiedy można wychodzić, jak detaliczny klient wchodzi. Z CD Projektu wychodzili wcześniej, mieli idealnie, no bo tam jeszcze podniecali się dziennikarze, tak, hype był. Natomiast teraz oczekiwanie na korektę i my też wyprzedzimy Amerykę, jeżeli będzie korekta oczywiście teraz, to pozytywne jest to, że my wyprzedzimy Amerykę i wcześniej dołek zrobimy. Zawsze jest tak, o tydzień, przynajmniej tydzień zazwyczaj jest w Polsce wcześniej dołek. No tak, zagrożeniem jest ta korekta, bo właściwie Łukasz tutaj też sugeruje właśnie, że jedyne co, no to ta korekta nam może popsuć szyki. I faktycznie ja bym powiedział tak, ja się nie boję niczego, tylko właśnie korekty w Stanach, bo te papiery uważam, że sobie poradzą. Tak? Takie jest moje przekonanie.
Michał się pyta, czy do maja jest szansa, że korektę odrobimy? Czy trzeba liczyć się z dłuższym terminem odrabiania strat? Ciężko tutaj wyrokować. Ja myślę, że jak korekta by się zaczęła teraz, to w maju jeszcze będzie drugi szczyt, tak? Czyli że w maju odrobimy do maja, tak jak tutaj mówisz, czy gdzieś zbliżymy się do maja i po maju będzie ponowny zrzut, tak? Bo to by idealnie się wpisywało z tą zasadą, że gra się do maja, prawda? Że jest od listopada do maja najlepszy okres dla inwestorów giełdowych, czyli jest taka nawet zasada w Stanach sell in May and go away, tak? Czyli sprzedawaj w maju i wyjedź na wakacje. I powracasz w listopadzie, kupujesz na truposze, tak? Czyli po dniu wszystkich świętych. W tym roku idealnie zadziałało, idealnie. To w punkt, po prostu w punkt. Zamknięcie cmentarzy przez rząd, prawda? Zbiegło się z dołkiem idealnie. Wszyscy byliśmy zdołowani, w depresji. Myśleliśmy, że może będą te dołki covidowe testowane nawet, prawda? No tak było. Ale rynek się odbił idealnie, także to też tak no, ku rozwadze i edukacyjnie tutaj przypominam, tak, że wszyscy baliśmy się w listopadzie, a potem najlepsza pompa w ostatnich latach była, tak? I to na walorach, że się nikt nie spodziewał nawet. Także no, rynek jest taki, jaki jest, tak? On upokarza takich, którzy są pewni, prawda, czegoś. Także to też upatruję w tym szansy do tych typów moich, tak a propos. Ale akurat XTB sceptycyzmu nie ma, bo gdyby zapytać się, taką ankietę zrobić, ja mu powtarzam jeszcze raz, bo kontrariańsko XTB to nie jest typ kontrariański, to jest na wzrost, na euforię, że właśnie jeszcze będzie więcej zainteresowania pod wyniki i po wynikach. Ale JSW i CD Projekt to są kontrariańsko właśnie, mało kto wierzy, jest sceptycyzm, więc powinno rosnąć. Oczywiście mogę się mylić, tak? Edmund tutaj sugeruje, że dodatkowa stymulacja, no ale to jest tak właśnie jak ze wszystkim na giełdzie. No, kupuje się plotki, a sprzedaje fakty. W momencie, kiedy ta stymulacja będzie zatwierdzona, w momencie, kiedy wszystko będzie pięknie, świat uratowany, no to Jankes właśnie wtedy dystrybucję lubi robić, tak? No bo już nie ma za bardzo pod co grać i się sprzedaje akcje, tak? Realizuje zyski. No mówię, no ja liczyłem się, że to będzie w maju, ale no widzę, że ta euforia jednak jest spora, tak, w Stanach po zaprzysiężeniu Bidena. Dużo ludzi odetchnęło, tak, że nie ma wojny domowej w Stanach, że nie ma jakichś zamieszek, tak, że Trump jednak ustąpił, więc no, o dziwo ustąpił, nic się nie stało, nie ma spiskowej teorii dziejów. Z kolei coraz więcej ludzi jest szczepionych, duży pakiet wejdzie, no super, super idealna sytuacja, konsensus jest analityków, że będą wzrosty, pięknie, super, największe zaangażowanie instytucjonalne, więc no, dla mnie z doświadczenia się prosi o korektę w Stanach, no ale zobaczymy, no obym się mylił, bo ja jestem też bykiem, no to też, no przecież inwestuję w akcje, więc dla mnie może rosnąć dalej, no. Ja się wcale przy korekcie nie upieram, nie mam żadnego problemu z tym, tylko statystyka mi mówi, że no małe szanse są na kontynuację wzrostu, w krótkim terminie przynajmniej. Zachęcam do własnych typów, tu Łukasz sugeruje, tam na forum naszym jest zabawa, trzy typy forumowiczów, także zachęcam do zabawy, każdy proszę bardzo niech prowadzi, podobnie jak ja tutaj się podzieliłem, tak, publicznie, inni forumowicze, co mnie dziwi, ale pozytywnie, tak, że też nie boją się typować i brawo za odwagę, super, fajna zabawa, rozliczenie za 3 miesiące. Dobra, to dziękuję bardzo za kolejny webinar 3 typy na 3 miesiące. Od jutra startujemy, zobaczymy jaki będzie wynik. Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo za uwagę tym wytrwałym, którzy do końca są ze mną dzisiaj. I co? Od jutra kontynuujemy przygodę z inwestowaniem. Zachęcam do aktywności na forum, do własnych typów inwestycyjnych, ale pamiętajmy o tym, że to nie są rekomendacje, to o czym ja mówię. Te typy, które powiedziałem dzisiaj, mogą zakończyć się ponownie stratą, także jeżeli ktoś obawia się takiej sytuacji, no to faktycznie stop loss, jeżeli już naprawdę chce, czy
jest zdecydowany kopiować, kierować się mną, no to stop loss, albo mieć tak zwanego stopa mentalnego poniżej jakiegoś poziomu, po prostu sprzedajemy, co by się nie działo. Dziękuję bardzo, z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Long Term Rokicki. Do zobaczenia, do usłyszenia.